Cześć, Jacek, Morgan, dzień dobry. Wychodzimy właśnie na samolociku. Starana wstawać i tak już długo śpimy. Ogarnąć się i dalej wydać. Ładowanie przy telefonie, no przy dynamie, żeby telefon ładować. Jakbyśmy to sam ogarli, poskręcali druciki na nowo, wypróbowali, na razie trzymie, obejrzymy, czy to wytrzymie trudy jazdy, jak to sam zaizoluję, poskładam do porządku. Myślę, że będzie dobre, że mi to nie zawiedzie. Jak nie, to mu inne bateryjki, tam gdzieś na słońce nie ma, by to trzeba przesunąć do słońca. Nie, to w McDonaldzie albo u ludzi prąd podładować. Nie. Dzieje, tu turystyka kwitnie, nie? Tu stateczki płyną, do tego się nie wspinać. Widzieliby cała grupa rowerzystów z dziećmi. Nie wiem, skąd oni byli. To były Francuzy? Chyba nie. Ciężka szkolna. A też taki tripy od małego, bajki w szkole. Nie siedzą dzieci w domach przed komputery i no tam z rodzicami ciś. Może nie robię na 100 km na dzień, ale 50 albo ile tam. Ale jednak, jadą dzieci. Całkiem malutkie w siedzibce. Bater załadowany taszami, a te większe już miały swoje koła, nie? No, panowie dzieci też pana zabiorą. Byli panowie dzieci. Podkrwimy sobie, widzę, że dobrze. Kiple publiczne tam były, woda nabrać. Nie kupować, ja po 20 centów za 1,5 litra. Za liter, no. No jeszcze nie źle. Były droższe wody, bo... Po 50 centów za liter, ale taki minerałami, wiele on wie, co to za chemia, w tam pakują tę wodę. A jak widzę w małej plaszce, euro za to. I bo tak samo, też mogę, lepsze, gorsze, i nie pewnie się znają na wodzie, już się tam na wodzie nie znam, tyle jest. Nie jestem do picia. Ale jak to jest?
tak, taką droższą woda. Tu ma na spokojnie się pić, degustować, porównać, a nie jak te czty to z jakiegoś starego bidonu tam w pleśni można by się zrobiły, albo co? Widoki się nic nie zmieniły i nasza rzeka zrobiła szybsza. Już to nie jest taki jakiś kanał. Normalna rzeka. Muszę sprawdzić na mapie, jak się nazywa. Jeszcze z tym co rusz. Spotykamy jakichś wędkarzy. Jeszcze tu rozbijani wędkują. Już wędce nie widzę żadnego. Każdy tam w taszach, w namiotach. Niech to się śpią, nie wiem, może w nocy dopiero będę wyłaszł. Do drugiego namiotu tam było widać. Wystopało winku. Wtedy jakie whisky też się znalazło. Że niczym się wędkowanie we Francji od wędkowania w Polsce nie różni. Nie wiem, czy to wędkują do sportu, czy tak zeżą ryby też. Trzeba było to sprawdzić. Chyba jakieś miasteczko niedaleko, gdzie się mamy spać w ogródku. Ludzi, których nie ma w domach. Mam ogródek do dyspozycji. Nie mam ogródek do dyspozycji u ludzi, których nie ma w domach. To gościnność na zawodzie też jest godną niekiedy poza wzruszenia i trzeba odpowiednio napisać. Tutaj się odbyło przez internet, nie tego, a tak jak byliś, no to ciężko, ale jak szukasz gościny, to też znajdziesz. Na wschodzie gościna ciebie szukał. Niekiedy, jak tak z tych innych relacji, co w internecie, nie? Gorzałka. No, gorzałka chodzi za tobą. A tu jednak trzeba się trochę naszukać. Ale co tam, nie przeszkodzi ci to, co? Na wschodzie my jeszcze nie byli. Musimy w przyszłym roku się wybrać. I zreflektować to, co tam pokazują w internecie i w telewizorze. Bo tak to tam co, ktoś pojedzie i powie, mogę też dużo naściemniać. Jak się czegoś nie zobaczyło na własne oczy, nie doświadczyło, to mogę mi dużo gadać. Mogę gadać, 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 a nic z tej gąbki nie wyniknie. Lato i żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Robotnicy wolą na kołach jeździć. Kiedyś to się cieszyli my za bajtle, jak na kombajn szło w leś, to była atrakcja na wsi. Jak przyjechał takim srogim bizonem bamber, o, to dzieci się garnęły do tego. A teraz kajbeta. Ale pewnie tajnika, pewnie tam klimatyzacja, co dryny tam żmą, wszystko. Taki dość wypasiony, dotacje unijne pobrał i se żyje bamber. Teraz dzieci to ewentualnie grają w symulator farmy, ale żeby tak wyleć na dół, oglądać, albo nie daj Boże krowa wydoić, to zapomnij. Jesteśmy jakaś na ogródku, gdzie mamy dzisiaj nocleg. Już wcześniej wspominałem, gospodarzy nie ma, ale było otwarte. Mogliśmy się sami gościć. Paweł tam naprawia koło. Tam się jakieś pranie suszy. Za chwilę pana grillowo powie. Paróweczki, co zostały, gdzie nam się nadaje. Sprawne koło.
wygląda bardzo ładnie. Proszę sobie jeszcze takie małe śliwki. Bardzo dobre. Na deser będę miał. Tymczasem idziemy, sam się chłodzi piwko, wygiskanie. W końcu jest sobota, a piwko, ja tam lubię dziennie piwko wypić. Legal, czy piątek, świątek, czy sobota, jedno piwko jest lepsze od Coca-Coli. A tu się to powoli rozpowlu i będziemy grillować parówki, bagietki, coś z tego będzie. Bardzo przyjemnie się kończy dzisiejszy dzień. Z rana w kościele zrobił pauza. Trzeba było ładowarka naprawić, bo tak to działo, bo działo. No, miej nadzieję, że ostatni rok taka będzie poskręcony, by się to był za chwilę. Takich rzeczy ze sobą nie chodzi. Jest ciepło. Nie ponad 20. Prawie 30 stopni. Są minuty, a nie, więc to jest też rozgrywane. Mamy nie drugą. Żadnego wiaterku ani chłodu odwyku nie dziela, więc mamy się nie trzeba zrobić. Znaczy nie działa, nie się opuści. Zrobił się ciężki podjazd, nie? Aha. Słońce grzeje. Ile? Kilometr podjazdu? No, fajnie by się zjeżdżało na dół. Ale połowy przewyższenia na mapie. Nic nie poradzimy. 27. Dzisiaj jadę, to trzeba w górę jadę. Ja dwie dzisiaj. Jutro tak ze 100, 120 km. I mamy nocleg, myślę. Pranie zrobić, ogarnąć się. Tak, się też trzeba pociosać. Mimo niedzieli. Muzyczka załączyć jakoś tam lepiej leci. Co ze szamba flau stracił? Było z jakieś 5 km pod górę. Myślę, że teraz jest z górki, a się nie zapowiada. Tak lekko, może za chwilę się zrobić z górki. Co? A płasko też idzie. Lekko z górki też idzie. Odpocząć trochę. Nogi, ręce też. Ręce też na kierownicy. Żyć. Wszystko musi odpocząć. Nie na nogi, ale wszystko boli w kolarze. Się szykuje jednak z górki. Obejrzymy, ile to będzie zjazdu. Jaką prędkość będzie rozwinąć. Słabo, więcej my się dzisiaj nawjeżdżali niż z górki, co? Ale co? Zaraz obejrzam, chyba dobrze. Dobrze.
Udajemy się jakąś leśną drogą na nocleg. No, kanestę Google Maps prowadzi. Tam podobno za chwilę ma być jakieś jeziorko, czy stawik, czy coś takiego. Raczej się nakąpać nie pójdzie, ale choćby się les zlepszał umyć, coś by nie zaszkodziło. Coś tam widać, jakieś światłości się wyłanią, coś. Kurde, ta nawigacja. No ja, wszystkie drogi są zaznaczone, a w jakim jestem stanie, to już nie bardzo to widać. Wyjrzymy, co tam będzie za winklem. Tutaj kurde koło się być tu, na takich kątkach. Jak nie, to się tukać, bo zbijemy i krok. Coś tu widać. Jak jest paweł? Szybko idzie. Piosiek. A, coś jest ogrodzone, kurde. Się prawie wypierdzieliło, kurde. Sampa mi uleciała. Dobra, kończymy relację. Dzień dobry, guten Morgen, buenos dias. Jest godzina 5.36. Trzeba powoli wstać. Albo robi się jasno, więc nie ma co. Ptaszki ćwierkają. Zwijamy namiot i jedziemy. Lepiej się jedzie z rana, nie ma takiego słońca, niż później w upale, jechać w upale dżumy, czy tak z lekkich farczy. Ciężko jest opuścić ciepły śpiworek, no ale damy rady. Trzeba się zmobilizować i szybciuśko zacząć działać. Znajduję się w jakiejś miejscowości, przerwa pod sklepem Aldi. Tu jest Aldi. Niemcy wszystko opanowały, nawet sklepy. W Polsce już Aldi, we Francji Aldi. Na razie sklep zamknięty, otwierają dopiero o 8:30 Francuzy. Później się za nie chce z samego rana robić. Będziemy pół godzinki poczekać, bo nam się nie śpieszy za bardzo, mój ino. Ale mniej niż 100 km do zrobienia, także podjmę nocleg, także mogę sobie pozwolić. Tu postawimy koło i skonsumujemy resztę, co mamy w tasie. Konsumuję się w tasie. Mamy w tasie jeszcze różne smakołyki. Jak banan z czerwoną? Ja. Nie, banana nie mamy, ale Nutella jest. Druga polega na katedra gotycki. To nie to jest historia, nie? Gdzie cyknąć fotka, co? Katedrze.